Hejko, moi kochane pankejki, z tej strony Rasza, a ja was witam w takim dzisiejszym dość nietypowym filmiku. Otóż to dlaczego? Słuchajcie, dzisiaj obejrzymy sobie spoiler nowych koni u CCC Creation, które mają być 4 maja dodane do naszej gry. Dlaczego postanowiłam taki odcinek nagrać? Otóż to z tego powodu, że wczoraj przez w ogóle SSO przypadkowo dodało do naszej gry konie, które mają być dodane 4 maja i zrobili to naprawdę bardzo, ale to bardzo przypadkowo i były one dostępne tylko przez 15 minut, normalnie wszystkie maście? Chyba tak. I wszystko po prostu było dostępne, więc no niestety to było wczoraj przez 15 minut. Ja nie zdążyłam ich kupić, bo nie dość, że nie miałam starkońców, to jeszcze nigdy ich nie widziałam. W sumie to widziałam u innych osób, ale nie miałam ich po prostu i nie mam. Z tego powodu, że no to jest ten pierwszy powód, że nie miałam starkońców, ale też mnie w ogóle w tej grze wtedy nie było i kiedy zobaczyłam na TikToku dziewczynę, która zobaczyła je, to od razu weszłam do gry, żeby wam coś nagrać z tego, jakaś pomyłka czy coś, a tu proszę bardzo, nic nie ma, więc no niestety nie zdążyłam. Nie wszyscy mają te konie, ale jest to nowa rasa, która ma dojść do nas właśnie 4 maja. Słuchajcie, mam tutaj to CCC Creation i jest to właśnie spoiler nowych koni. Tutaj troszeczkę widać, bo tutaj jest atakami filmiki, troszeczkę można je zobaczyć, ale ogólnie to tutaj pokażę nam, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi z tą CCC Creation. Ona nam pokazuje te spoilery, jakąś modernizację na przykład, albo po prostu nowe konie najczęściej. I po prostu pokazuje nam tam fryzury, jak na nich będą wyglądać, czy może będą miały swoją specjalność, specjalną fryzurę, ich chody i specjalne animacje i ich maści, więc wszystko nam ona pokazuje, więc myślę, że już możemy zacząć oglądać. No to co, lecimy. O nie, czekajcie, muzyka, bo włączyłam całość, ojejku, nie aż tak głośno. Okej. Oczywiście jej intro. I teraz tak. Słuchajcie. Spoiler warning. To jest spoiler, czyli to są, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi ze spoilerem, bo myślę, że takie osoby się znajdą. To po prostu to jest coś takiego, że na przykład powiedzmy, że z tymi nowymi końmi, to po prostu one jeszcze nie są w grze, ale ona nam pokazuje, co będzie w grze, czyli to jest właśnie ten spoiler. A jeżeli chcecie mieć niespodziankę tych koni, jakby niespodziankę taką, to wyłączcie ten film szybciutko. Więc co? Or not really. Star Stable seems to have raised the new horse allergy. That's okej, dobrze. No to wchodzimy już. The Pasofindo. Tak, to jest ta nowa rasa Pasofindo. I to jest ich w ogóle taniec. Pasofindo. I tutaj mamy stępik. Ogólnie co myślę o strukturze tych koni? Konie są przepiękne, bo wyglądają mi na takie idealne wzrostowo. Nie są za duże, za bardzo mocarne jak perszerony. Moim zdaniem perszeronki to troszeczkę przesada. Są po prostu idealne. Wiecie, to jest taki na przykład mój idealny koń przyszłościowo. Czyli jest to kucyk, jak się nie mylę, jak patrząc po pierwszym obrazku, bo pierwszy raz oglądałem ten spoiler. To ja myślę, że to jest kucyk klasy E, czyli kucyk taki duży kucyk. I po prostu, no w ogóle ten pyszczek jest taki, te uszka, jejku, dobra, oglądamy. Ogonek bardzo fajnie się rusza i nóżki tak podstawia, bardzo mi się podoba zstęp. Kus. Pierwsze, jaka rasa mi się pomyślała z kusem,
to Gotlandy, jednakże ten kus jest taki rozciągnięty, że to niby są Gotlandy, ale tak strasznie rozciąga i taki troszeczkę jest dziwny, no jakby nie znam żadnego konia wysoko, który miałby taki kus, więc oni naprawdę mieszają powoli, wszyscy oni mieszają rasy, żeby potem zrobić z nich nowe konie, tak. Fajnie rusza grzywką, nie za mocno, ale coś mi tak się... Czekajcie, bo za mnie zobaczymy ten galop. Nie wiem, czy mi się... Ojej, nie, nie. Tak tutaj tak się wydaje, taki sztywny, tak zadek mu się w ogóle nie rusza. Jejku, o, albo nie. galop ma dziwny. Takiego galopu jeszcze nigdy nie widziałam. Grzywa stoi, to wygląda źle, to wygląda bardzo źle, no. Przyznajcie, to wygląda źle. Ogólnie samo podstawienie tych nóg jest ok. Jednakże chodzi o tą grzywę. Ale wiecie, oni pewnie jeszcze będą coś dorabiać i chyba po prostu ta grzywa będzie jeszcze dorabiana, bo chyba takiego konia nam nie dadzą do gry. Rozciągnięty galop po prostu jest chyba moim ulubionym. Zobaczcie, jak on się tak wybija do góry. To jest ten galop z tej serii wybijanej. Do góry, do góry, do góry, do góry. Nie tak na dół, jak niektóre konie mają, tylko tak do góry. I grzywa tutaj naprawdę jest bardzo fajna. Wszystko pracuje. Nie no, tutaj nie mam nic do dodania. Tutaj mi za bardzo grzywa już faluje. Moim zdaniem ta grzywa jeszcze... Po prostu ta grzywa jest niezbyt tak, bo to jest, mamy rozciągnięty galop i ta grzywa jest taka... Ta przednia jest ok, ale ta jest za mocna. Fajnie, fajnie. Nóżki mega daje. Nóżki mega daje. Tu mi bardzo przypomina Luzytana. Do tyłu jak idzie. Duży Luzytan, w ogóle jakby co, tak, mam tutaj SSO, bo trenuję konia na drugim tym, ale okej. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to z tego powodu, że ogon daje strasznie na dół i w ogóle boję się, że będzie to samo, co jest przy kobach irlandzkich, że po prostu taki ma ogon bardzo na dół, więc fajnie by było, jakby ona pokazywała to z pokazywała też to z perspektywy, jak my jeździmy. No nie podoba mi się, taka sztywna jest w ogóle głowa. Zobaczcie, jakby tak się na przykład odwrócił główkę tutaj i patrzał, gdzie idzie. To by było patrzył, patrzył, patrzył. O! Boziu, dębik jest przepiękny. Nie no, dębik to po prostu jest piękność. Jeszcze do tego jakby były te nowe animacje już tej postaci. Ojejku, nie no. Dęb jest mega, mega. Tu kwatery się wtrąciłem. No nie mam nic do dodania, fajne. Fajnie, że nie ma takich sztywnych łóżek przy tym zatrzymaniu. Zobaczcie, tylko je tak daje do tyłu i ogon się rusza i tak ciora. Ojejku. Fińskie te konie też mi przypominają. Konie fińskie nie mam, ale coś mi się tak wydaje. Bo nie mam fińskiego, ale tak mi się wydaje. Skok naprawdę bardzo fajny. Nie no, skok jest mega też. Nie mam nic się do przyczepienia. Tutaj mi się nie podoba, patrzcie co. Tak, tak, ta głowa jest potem taka sztywna, patrzcie. To jest jego dodatkowa animacja. To jest jego dodatkowa animacja i moim zdaniem ona jeszcze nie jest dokończona. Co to było? To był jego taniec, czy co? On ma chyba dwie animacje dodatkowe. Tej Islandy chyba. I to jest jego taniec. Mm.
ogomani fajnie. Animacja w siodle. Takie animacje już gdzieś były, więc nie robię wrażenia. Uwaga. Kolory tych koni. Jestem ich przestrasznie ciekawa. Jakie będą te grzyby? Ich jestem najciekawsza tych kolorów, naprawdę. Mamy ten pierwszy. Ciwo jabłkowitym. Bardzo ładny. Bardzo. Tą grzybę miały jakieś konie, ale nie pamiętam jakie. Znowu zapomniałam. Koreczki. Jaka to? Z drugiej strony nie pokazała, więc się dowiemy. Na fiorda. Irokes. Boże, i ta druga ma jejku, ona jest tak piękna. Taki ciemny. Jejku, ale naprawdę to jest skarogniady, ale jak nic. Po prostu tak mi się on podoba, naprawdę. To jest pierwszy skarogniady koń chyba w grze. Wow. Odnianka ma. A nie, ta grzywa jest taka. Okej. Okay. To nie jest jelonek, to jest jakiś taki gold. Nie znam maści. To jest bardzo dziwne, bo znam prawie praktycznie wszystkie maście. Maści koni, ale tej nie znam. To jest jakaś dziwna maść. Ta maść mi się nie podoba. Ale ma fajne oczka. I ojejku, chrapki. Ten to jest ten magiczny. On mi bardzo przypomina, nie wiem dlaczego, ale magicznego konia. Takiego, który był niedawno. Niezbyt mi się podoba. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Kreska grzbietowa? Kręg grzbietowy? Nie pamiętam. Kurczę. No mi on nie przypadł do gustu. Oczywiście mówię, że to jest moja opinia. O! A ten bardzo przypomina takiego fryza nowego. Ale ładny też, bardzo ładny. Ładny, no. Ładny, ładny. Pyszczki mają w ogóle trochę jak luzytany. Kasztan. Nie jesteś moim najlepszym typem. No, kasztan mi chyba nie przypada do gustu. Całe kary. Kurczę, daliby jakąś odniankę i by był bardzo fajny. Bo cały taki kary. Całe kary, po prostu całe. Taki jakby był czymś posprejowany. O! Ten jest bardzo ładny. Ten jest piękny, no. Thank you.
I one będą tutaj i dlatego, słuchajcie, nasze nowe konie Apalosy zostały tak posunięte tam. Bardziej, bo już to widziałam, że zostały tak posunięte. 950 Star Coins. Ale drogie. Okej. I słuchajcie, to tyle. Od razu mówię, jest to moja opinia. Więc co, ja wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, o ile będą włączone, co wy o tym sądzicie i co, pa, pa!